Pani burmistrz, kiedy ostatnio rozmawialiśmy przed kamerą, pytałem panią o pani stanowisko i decyzje, jakie pani w przyszłości podejmie wtedy, bo to było w czerwcu, dotyczące pani współpracy i uczestnictwa dalszego, ewentualnego dalszego uczestnictwa w Prawie i Sprawiedliwości. Minęło kilka miesięcy. Proszę nas poinformować, jaką pani decyzję w tej sprawie podjęła. Panie redaktorze, na krótko po naszej rozmowie złożyłam rezygnację z członkostwa w Partii Prawo i Sprawiedliwość. Czyli rozumiem, że teraz jest pani bezpartyjną osobą. Do żadnej partii nowej się nie zapisałam, ani też nie dostałam uchwały partii, która by świadczyła o tym, że zostałam wypisana. Chociaż nie ukrywam, że ja już nie czuję się członkiem ani Prawa i Sprawiedliwości, ani jakiejkolwiek innej partii. To gwarantowałam moim wyborcom, że nie będę utożsamiała się z żadną partią. Zero partyjniactwa, pełniąc funkcję burmistrza. Rozmawialiśmy również w czerwcu na temat inwestycji, szczególnie dwóch propozycji. Myślę tutaj o amfiteatrze przy Domu Kultury i o tym domu wiejskim, chyba to się tak ma nazywać, w Komorowie. Proszę powiedzieć, jakie tutaj działania zostały podjęte, czy może już jakieś decyzje zapadły? A jeśli tak, to kiedy nas pani zaprosi na pierwszą imprezę w amfiteatrze nowym? Jeśli chodzi o amfiteatr, to jesteśmy na etapie odbioru inwestycji. Można już dzisiaj zobaczyć. Mieszkańcy są zadowoleni, a nawet zafascynowani, że coś się zaczęło zmieniać w gminie Stąporków po tylu latach marazmu. Jeśli chodzi o Komorów, podjęłam decyzję, że będziemy budować jednak tą świetlicę pod jednym warunkiem, że decyzja ta zostanie zaakceptowana przez większość radnych. A czy ma pani taką nadzieję, że ona zostanie zaakceptowana? Mam taką nadzieję. To są środki unijne. Wprawdzie wcześniej uważałam, że są rzeczy ważne i ważniejsze dla gminy, ale teraz mam pomysł, co tam może być. To będzie przydatne dla mieszkańców gminy. Zbliżają się wybory. Wybory do parlamentu. Bardzo ważne. Raz na 4 lata wybieramy posłów i senatorów. Czy może nam pani już zdradzić, jak się pani zachowa w czasie tych wyborów? Czy może pani powiedzieć, na jakie ugrupowanie, czy na jakie osoby będzie pani głosować? Niestety nie zdradzę, to jest moja tajemnica. Nie ukrywam, nie będę głosowała na partię, tylko na osobę. I nie ukrywam, chciałabym, żeby wybory do parlamentu też były jednomandatowe. Głosujemy na osobę, nie partię, a tutaj zdaję sobie sprawę, że nawet głosując na osobę, głosuję na partię, przez co ubolewam. Ale taka struktura, więc... Ale ja będę głosowała na osobę. W ostatnich dniach jest spore zamieszanie na temat decyzji samorządów dotyczących opłat za udział dzieci w przedszkolach. Wojewodowie dostali takie, no powiedziałbym, polecenie, może nie polecenie, czy prośba wyszła ze strony rządu, żeby przyjrzeli się dokładniej tym decyzjom samorządów lokalnych, jak to wygląda, ponieważ w niektórych samorządach bardzo się rozhukali, podobno rozbujali radni i wzrosły te opłaty no niemalże o 100%. Jak to wygląda na terenie Stąporkowa? Nie, o ile dobrze pamiętam, w gminie Stąporków podnieśliśmy o 12%, ale musiałabym to sprawdzić. Nie, to jest 96 zł lub 110. To taka kwota końcowa. Ale to na pewno nie było 100%. Kilka dni temu odbyła się rozprawa w sądzie okręgowym w Kielcach. Rozprawa z pani powództwa, czyli ta, gdzie pani nie zgodziła się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Końskich. Znana sprawa naszym widzom, internautom, dotycząca konfliktu pomiędzy panią jako burmistrzem, a grupą byłych i część obecnych radnych. Wyrok został Sądu Rejonowego w Końskich, został utrzymany w mocy. Jest to już wyrok prawomocny. Oskarżone osoby przez panią w tym pozwie zostały uniewinnione, a pani ma zapłacić jakąś tam kwotę, podobno ponad 4000 zł. Jak się pani czuje z tym wyrokiem, z taką decyzją sądu?
nie ukrywam, nie takiego wyroku spodziewałam się. Nie będąc prawnikiem, ja i pewnie pan redaktor, jak i większość mieszkańców tego kraju wie, że nikogo nie można nazywać osobą nieprzestrzegającą prawa, łamiącą rotę ślubowania, działającą na szkodę społeczeństwa, nie podając przy tym konkretnego przykładu. Nie zgadzam się z wyrokiem. Ale to prawomocny wyrok oczywiście i ja już tutaj nie mam możliwości odwoływania się. Ja powiem, po co poszłam do sądu. Ja chciałam usłyszeć jedno z sądu. Czy można funkcjonariusza publicznego nazwać osobą nieprzestrzegającą prawa, łamiącą rotę ślubowania, działającą na szkodę społeczeństwa? Chciałam tylko, żeby sąd powiedział można lub nie można. Oczywiście odpowiedź usłyszałam. Można. Oskarżeni nie byli prawnikami, mogli. Nie zgadzam się z tym, bo my wiemy, że nie trzeba być prawnikiem, żeby wiedzieć, że nie można tak. Ja jako funkcjonariusz publiczny nie godzę się z tym, bowiem znamy z telewizji i tutaj z mojej gminy znam przykłady, gdzie ludzie zostali skazani wyrokiem za powiedzenie na funkcjonariusza publicznego słowa obraźliwego, a ja czuję się nadal pomówiona. Wydaje się jednak, że ten pozew i w ogóle ten cały proces nie powinien się odbywać przed sądem powszechnym, ponieważ ja konsultowałem się również z prawnikami, poczytałem sporo na ten temat i spór pomiędzy organami władzy, a to tak było właśnie, bo pani była i jest burmistrzem, a tam była wtedy grupa radnych. To nie byli zwykli mieszkańcy, to byli radni. Natomiast spór się toczył o uzasadnienie projektu uchwały i później uchwały. A więc od oceny pod względem formalno-prawnym tych dokumentów jest Urząd Wojewody, a później Sąd Administracyjny. To proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się skierować tę sprawę do Sądu Powszechnego? Panie redaktorze, ja sprawę skierowałam do prokuratury jako funkcjonariusz publiczny, bo tak mnie nauczono i od zawsze wiedziałam, że tam się kieruje sprawę. Okazało się, że ustalono, że nie jestem funkcjonariuszem publicznym jako burmistrz. Dokumenty przesłano do sądu rejonowego. Z sądu rejonowego otrzymałam pismo, że jeśli chcę, by sprawa była kontynuowana, muszę uiścić opłatę. Tak też zrobiłam. To nie ja poszłam do sądu karnego, tam zostały przesłane dokumenty.